Witajcie. Mamy 9 marca i teoretycznie wydawałoby się, że powinna być jeszcze zima, ale jeśli wyjrzymy za okno, to każdy chyba twardo powie, że zimy nie ma, jest wiosna, jest ciepło, słonecznie. I ten stan rzeczy ma też odzwierciedlenie w świecie ptaków. Otóż od dobrych kilkunastu dni możemy zaobserwować wędrówkę ptaków, tych wczesnowiosennych, takich jak gęsi, które naprawdę w dużych stadach odwiedzają właśnie w tej chwili nasze pola po to, żeby sobie odpocząć przed dalszą wędrówką na wschód, oraz możemy obserwować już migrację myszołowów. Tych myszołowów, które spędzały zimę w Europie Zachodniej, teraz lecą sobie właśnie do rejonów położonych bardziej na wschód, gdyż tam już są odpowiednie warunki. Śpiewają także sikory, które oznajmiają po prostu swoje terytoria. Najprawdopodobniej znalazły sobie potencjalne miejsce lęgowe i po prostu samce próbują zachęcić jakieś samice do założenia w tych miejscach gniazda. Marzec to dobry okres, żeby powiesić właśnie budkę lęgową. Właściwie to jest ostatni okres, jeśli chcemy, żeby nasza budka była zajęta przez ptaki jeszcze w tym roku. Stąd, jeśli chcemy mieć ptaki w tym roku, to powinniśmy się spieszyć z powieszeniem budki lęgowej. Jeśli powiesimy to później, oczywiście nic się złego nie stanie. Ptaki po prostu możliwe, że jej nie zajmą w tym roku, ale już może przyda im się ta budka w okresie zimowym, a za rok będzie dużo większa szansa, że zostanie zajęta, gdyż ptaki się do niej przyzwyczają. Jeśli mamy taką pogodę jak teraz, powinniśmy stopniowo przerywać dokarmianie, a właściwie to już powinniśmy nie dokarmiać ptaków. To dlatego, że najgorsze czasy dla nich się skończyły. W tej chwili nie ma śniegu, pokarm jest łatwiejszy do zdobycia, pojawiły się pierwsze owady, stąd naprawdę to dokarmianie nie jest potrzebne. I tutaj taka cenna uwaga. Słuchajcie, płynie do nas z zachodu moda na dokarmianie całoroczne. Jest ona troszeczkę wspierana przez firmy, które produkują pokarmy dla ptaków. Zresztą nie ma się co dziwić, one by chciały zarabiać sobie cały rok. Natomiast to dokarmianie całoroczne w przypadku naszych warunków klimatycznych nie jest najlepszym pomysłem. Chodzi o to, żeby nie przyzwyczajać ptaków za bardzo do lenistwa. Ptaki same powinny szukać sobie pożywienia, a pożywienie naturalne jest zdecydowanie najlepsze dla nich. Stąd nie ma potrzeby dokarmiania ich w okresie pozazimowym. W Wielkiej Brytanii dokarmianie całoroczne doprowadziło do tego, że populacja brytyjska, populacja zięby, pospolitego naszego gatunku ptaka, przestała wędrować. I wszystko fajnie, pod warunkiem, że te ptaki będą dokarmiane przez cały czas. Natomiast co się stanie, jeśli one dokarmiane nie będą, a zatraciły już instynkt wędrówki w łagodniejsze rejony Europy? Można sobie tylko spekulować, co by było gdyby. Niemniej w Polsce powinno się dokarmiać ptaki tylko w okresie mrozów, kiedy jest zimno, kiedy jest ciepło, tak jak teraz, powinniśmy raczej skupić się na tym, żeby powiesić budkę lęgową dla ptaków. Ewentualnie już powinniśmy myśleć o tym, że przyjdzie lato i ptaki będą miały problem ze znalezieniem bezpiecznego wodopoju. Stąd świetnym pomysłem jest zorganizowanie sobie odpowiedniego poidełka, na przykład do ogrodu, po to, żeby ptaki nie miały problemu ze znalezieniem wody. To jest to, czego one najbardziej potrzebują właśnie latem, jeśli chodzi o pomoc ze strony ludzi, zwłaszcza w miastach, gdyż w miastach tej wody dostępne jest naprawdę mało. Stąd pomyślmy lepiej o wodopoju, nie dokarmiajmy ptaków. A w tym filmiku, króciutkim filmiku, to jest wszystko. Dziękuję ślicznie, zapraszam na kolejne filmy. Jeśli macie swoje zdanie na temat dokarmiania całorocznego, to piszcie w komentarzach. Chętnie się zapoznam z Waszymi opiniami. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!